Karol Rogowski, zadanie ruch harmoniczny. Dobrze, to zadanie brzmi tak, że tam jakieś są podpunkty, ileś tam, na początku jest parę danych, masa ciała, na przykład na sprężenie drgającego, nawet nie jest określone, pamiętam jak czytałem tą treść gdzieś tam, że to jest jakieś tam ciało na sprężenie, tylko po prostu masa ciała drgającego to jest 0,1 kg, amplituda to jest 0,1 metra, okres drgania 2 sekundy i na razie jest podane tyle. Zmieściłem 5 podpunktów, tam na wymyślam, potem jeszcze trochę, to zmieszczę resztę w drugim wejściu, ale na początku to. Podpunkt pierwszy brzmi, jakie jest przesunięcie fazowe, czy jaka jest faza, jeżeli wiadomo, że w chwili początkowej wychylenie z położenia równowagi jest równe amplitudzie. Jak do tego podejść? Napisać wzór na wychylenie z położenia równowagi, czyli x równa się a sinus omega t plus phi. I skoro wychylenie jest równe amplitudzie, to a równa się a sinus omega t plus phi, przy czym w chwili początkowej, czyli czas t równa się 0. Zatem wychodzi, że to po uproszczeniu sinus phi równa się 1, a sinus jest równy 1, najbliższy kąt to jest pi pół. Czyli takie jest wychylenie z położenia równowagi w chwili t równe 0. Taka jest faza. No. Dalej. Podpunkt B. Jakie jest wychylenie po 5 sekundach? W takim razie x to jest a sinus omega t plus phi. Zamykam, równa się. A, czyli amplituda to jest 0,1 metra razy sinus. I teraz to, co w sinusie jest ważne. Omega t. Omega t jest 2pi na t, czyli 2pi podzielone przez okres. 2pi, a okres wynosi w tym przypadku 2, czyli 2pi na 2 razy t, czyli w tym przypadku 5 sekund, razy 5, plus faza policzona tutaj, czyli pi pół. Dalej, x równa się 0,1 sinus, otworzyć nawias i teraz tak, tu jest 2 przez 2, czyli pi, razy 5 to jest 5pi, plus pi pół, czyli 5,5pi, zamykam. Teraz ze wzorów redukcyjnych, to żeby nie liczyć tego, tam się bawić w głowie i tak dalej, to można tutaj zobaczyć, ile razy 2pi wlezie i odjąć sobie tą wielokrotność 2pi i w tym przypadku 4pi to jest wielokrotność podwójna 2pi, czyli mogę od tego odjąć 4pi, bo dalej będzie ten sam wynik, czyli 3 drugie pi, 1,5. W takim razie 0,1 sinus 3 drugie pi równa się. To jest 270 stopni, sinus 270. Jedni robią sobie tak, że pamiętają wszystkie wartości, inni robią sobie ze wzorów redukcyjnych, inni jeszcze pamiętają wierszyk, a ja sobie zawsze robię tak, że rysuję sobie sinus w głowie i patrzę 270 minus 1. Czyli minus 1, 0,1, minus 0,1 metra. Podpunkt C. W jakiej chwili od rozpoczęcia ruchu prędkość ciała będzie wynosiła 0? Czyli V równa się A omega cosinus omega T plus phi, gdzie ta prędkość musi wynosić 0. Czyli żeby to wynosiło 0, a te dwie rzeczy są stałe, czyli amplituda i omega, to w takim razie wychodzi na to, że cosinus musi być równy 0. Czyli cosinus omega T plus phi musi być równy 0. W takim razie, korzystając z równań trygonometrycznych, wychodzi na to, że omega t plus phi, czyli argument funkcji cosinus, musi być równy pi pół, dlatego że cosinus swoje pierwsze 0 osiąga w pi pół. Tutaj ja na przykład narysuję. Cosinus swoje pierwsze 0 osiąga w pi pół, a potem te 0 pojawia się co k pi, co wielokrotność pi. Dlatego pi pół plus k pi, no i k musi należeć do całkowitych. Zawsze kiedy wrzucamy jakąś zmienną, trzeba napisać w jakim zakresie ta zmienna działa, bo jeżeli by tego nie było napisane, to na matmie człowiek by punktu nie otrzymał, a na fizyce to ciężko powiedzieć od humoru egzaminatora. Dalej, omega t, przy czym omega t jest 2pi przez okres razy czas, plus ta faza, czyli pi pół, równa się pi pół plus k pi. Pi pół i pi pół idzie out, zostaje tutaj po lewej stronie, że 2pi razy t na t równa się k pi, przy czym pi się upraszcza. T przerzucam na tą stronę, dzielę na 2, wychodzi, że ten czas, w którym v będzie równe 0, równa się kt na 2, czyli wielokrotność połowy okresu, przy czym k musi należeć do całkowitych, dodatnich, dlatego że jeżeli mogłoby należeć do ujemnych k, to wtedy wyszedłby czas ujemny, co jest totalnie bez sensu. Dlatego trzeba założyć, że k, czyli to, co powoduje zwielokrotnienie tego czasu, należy do całkowitych liczb dodatnich. No. Podpunkt D. Jakie będzie przyspieszenie po chwili t równej 1? Przyspieszenie to jest minus a omega sinus omega t plus phi, zatem wystarczy podstawić. Równa się minus a to jest 0,1 amplituda razy omega kwadrat, czyli 2pi na 2 podniesienia do kwadratu razy sinus i w nawiasie omega t, czyli 2pi na 2 razy 1 sekunda plus faza, czyli pi pół. Wychodzi z tego, tutaj jest tak jak wcześniej było, czyli jest minus 1, więc ten minus z tym minusem idzie out, 1/10 pi kwadrat, dlatego że dwójka z dwójką idzie też out, czyli 0,9869 m na sekundę kwadrat. W następnym punkcie należy obliczyć siłę w momencie, kiedy czas wynosi 1 sekunda i narysować wykres siły od
wychylenia z położenia równowagi. Siła to jest masa razy przyspieszenie. Masa jest podana tam 0,1 kg, natomiast przyspieszenie zostało obliczone tutaj. W takim razie siła równa masa razy przyspieszenie wychodzi 0,1 kg razy to przyspieszenie policzone tu, czyli 0,9869 m na sekundę kwadrat równa się po przesunięciu przecinka w lewo o jedno miejsce 0,09869 N. Aby zademonstrować wykres siły od wychylenia z położenia równowagi, ten wykres w teorii się pojawił. Ma zawsze ten sam kształt, natomiast będą inne tylko wartości amplitudy i tej siły maksymalnej minus siły maksymalnej, czyli w ten sposób. Natomiast ja jeszcze chciałem sprawdzić, jaką wartość nanieść tutaj. Fmax i Fmax to jest tak, patrząc na ten wzór, na przyspieszenie. Siła to jest masa razy przyspieszenie, dlatego żeby obliczyć siłę, to wystarczy to wszystko domnożyć przez masę, a wartość maksymalną to będzie miało wtedy, kiedy sinus będzie wynosił 1 albo minus 1, jeżeli ktoś woli dodatnie. W takim razie wzór na siłę maksymalną to jest a omega kwadrat razy masa, bądź minus a omega kwadrat razy masa, ten minus tutaj i tak nie ma znaczenia w tym momencie, czyli siła maksymalna to jest masa, czyli 0,1 razy amplituda, czyli 0,1 metra razy pulsacja, czyli 2 pi przez 2 podniesione do kwadratu, czyli jest 0,1 pi kwadrat, czyli 0,09869 N. Jedno i drugie jest to samo. Wychodzi na to, że siła maksymalna występuje wtedy, kiedy czas upłynięty od początku rozpoczęcia obserwowania ruchu wynosi 1 sekunda. Zaraz polecimy sobie z następnymi podpunkcikami. Ciąg dalszy. Podpunkty W, G, H. Następny należy wykazać takie coś, że pulsacja to jest pierwiastek z współczynnika sprężystości sprężyny podzielonego przez masę. Od czego zacząć? Od tego, że wychylenie z położenia równowagi x równa się a sinus omega t, natomiast przyspieszenie to jest minus a omega kwadrat sinus omega t. I zauważam tutaj, że a sinus omega t, powtarzający się we wzorze na przyspieszenie, jest równy wychyleniu z położenia równowagi, czyli samo przyspieszenie to będzie minus omega kwadrat razy x. Albo minus x omega kwadrat, mnożenie jest przemienne. W takim razie siła stąd to jest minus masa razy przyspieszenie, czyli minus mx omega kwadrat. Z drugiej strony siła to jest minus kx, czyli ten współczynnik sprężystości. Po przyrównaniu jednego z drugim, minus się uprości, to jest raz, natomiast 2 kx równa się mx omega kwadrat, x się uprości, czyli otrzymam, że k równa się m omega kwadrat, stąd już tylko zostało podzielić to przez masę i spierwiastkować. Omega równa się pierwiastek k przez m, wykazane. Pod punkcie G narysować wykres siły od czasu, kiedy faza wynosi 0, czyli początkowe wychylenie z położenia równowagi wynosi 0, tak dla uproszczenia. W takim razie wzór na siłę, ja go jeszcze napiszę, albo żeby otrzymać siłę, wystarczy tutaj dostawić masę. Czyli w tym przypadku sam wykres ma kształt minus sinusa, tak jak mówiłem w teorii, minus sinusa, więc minus sinus. O tak, o, gdzie tutaj będzie wartość maksymalna siły, tutaj minus wartość maksymalna, natomiast samo Fmax to jest masa razy amplituda razy omega kwadrat, masa amplituda omega kwadrat, czyli wszystko to, co by stało przed sinusem. Natomiast w podpunkcie ostatnim należy wykazać, że energia całkowita układu jest stała. O. Energia całkowita to jest energia potencjalna plus energia kinetyczna równa się. Potencjalna to jest kx kwadrat na 2, a kinetyczna to jest mv kwadrat przez 2 równa się. Zamiast tego x w energii potencjalnej wstawiam o ten wzorek tutaj, a sinus omega t, czyli k na 2, bo to mi zostaje, razy x kwadrat, czyli a kwadrat sinus kwadrat omega t, plus druga część, czyli m na 2 mi zostaje, natomiast v to jest a omega cosinus omega t po podniesieniu do kwadratu a kwadrat omega kwadrat cosinus kwadrat omega t. Zauważam, że m razy omega kwadrat to jest k. W takim razie otrzymam po wyjęciu przed nawias k a kwadrat, bo tu mam k a kwadrat, i teraz tu mi zostanie a kwadrat na 2, a m omega kwadrat to jest k. Czyli k a kwadrat wyciągam przed nawias i w nawiasie zostaje mi z tego członu sinus kwadrat omega t, a z drugiego członu cosinus kwadrat omega t, które w sumie dają jedynkę trygonometryczną, czyli energia całkowita to jest k a kwadrat na 2. No i teraz dlaczego ona jest stała? Dlatego, że współczynnik sprężystości sprężyny dla danej sprężyny jest bezmienny, a amplituda to jest maksymalne wychylenie z położenia równowagi, też jest stała, no i 2 to jest 2, też jest stałe, czyli jest stała energia całkowita i to jest koniec tego zadanka. Drugie zadanie, wahadło sprężynowe. Przy czym podane jest, że współczynnik sprężystości sprężyny wynosi 20 N na metr, masa obciążnika tego zawieszonego na sprężynie to jest 1 kg, a amplituda drgania to jest 10 cm. Na tej podstawie trzeba obliczyć parę rzeczy. Pierwsza rzecz to częstotliwość drgań tego obciążnika na sprężynie. Aby obliczyć częstotliwość drgań z tych danych, które tutaj są podane, trzeba mieć okres. Aby obliczyć okres, trzeba skorzystać ze wzoru na okres drgań wahadła sprężynowego, czyli T równa się 2 pi pierwiastek m przez k. I teraz jest taka fajna rzecz, dlatego że jak był ten wzorek, że omega to jest pierwiastek k na m,
ten, co był wyprowadzony w poprzednim zadaniu. Pierwiastek K na M, a tu jest na odwrót i to się często myli. Także trzeba albo to zapamiętać, albo lukać sobie do karty wzorów. Z tego częstotliwość to jest 1 przez okres, czyli 1 przez pierwiastek, 1 przez 2pi pierwiastek M przez K równa się podstawem 1 przez 2pi, pod pierwiastkiem masa jest 1 kg, natomiast współczynnik sprężystości 20, czyli pierwiastek z 1,20 wychodzi 0,71 Hz. W podpunkcie B trzeba narysować wykres wychylenia z położenia równowagi od czasu i zapisać wzór na to, czyli x to jest a sinus omega t, to już nie napisałem, bym się nie chciał. Ups. Natomiast sam wykres wygląda tak jak sinus, przy czym sinus od maksymalnych wartości, z reguły sinus ma od minus 1 do 1, natomiast tutaj sinus ten pomnożony jest przez a, czyli minimalna wartość w tym przypadku, wartość ta najbardziej ujemna to jest minus a, wartość maksymalna to jest a, przy czym skalowanie tutaj jest w zależności od okresu, który można sobie obliczyć, ale go nie liczyłem, bo nie był konieczny. Dlatego napisałem te czwartych, te pół, trzy czwarte, t i t jako cały okres, to oczywiście trzeba to pociągnąć dalej, bo ten ruch się nie skończył. Pod punkcie C trzeba napisać wzór na prędkość, obliczyć prędkość maksymalną i narysować wykres. W takim razie zacznę od narysowania wykresu. Wzorek na prędkość, skoro wykres na prędkość. Skoro wzorek na prędkość to jest a omega cosinus omega t, to sama prędkość związana jest z kosinusem. Skoro związana jest z kosinusem, to sam wykres będzie wyglądał tak jak przebieg kosinusa, tylko że wartości zamiast minus 1 i 1 będzie a omega i minus a omega. Czyli tak jak tutaj, wygląda jak kosinus i dalej sobie pobieg. Tak samo jak wcześniej, nie obliczyłem okresu, zatem skaluję to jako części okresu t czwartych, t pół, trzy czwarte, t i t. Natomiast trzeba jeszcze do tego obliczyć prędkość maksymalną i ile ona będzie wynosiła. Skoro sam wzorek na prędkość to jest a omega cosinus omega t, to prędkość maksymalna będzie wtedy, kiedy kosinus osiągnie maksymalną wartość, natomiast kosinus maksymalną swoją wartość osiąga 1. Czyli jeżeli to jest równa 1, to wtedy ta prędkość będzie maksymalna i ona będzie równa a razy omega, czyli podstawiam. Prędkość maksymalna równa się a, czyli 0,1 m razy omega, czyli 2pi przez t, ale nie mam t, więc mogę to zrobić jako 2pi f, bo f zostało policzone tutaj. Dlatego, że jeżeli omega to jest 2pi na t, t to jest 1 przez f, to jeżeli tu podstawię 1 przez f, otrzymam 2pi f. O. Dobra, w takim razie korzystam z tego, czyli 0,1 m amplituda razy 2pi razy 0,71 wychodzi 0,446 m na sekundę. Tu. Następnie w podpunkcie D trzeba wyprowadzić wzory na energię potencjalną oraz energię kinetyczną w zależności od czasu oraz obliczyć energię całkowitą tego ruchu drgającego. Energia potencjalna to jest kx kwadrat na 2 i wtedy zamiast x jestem w stanie podstawić a sinus omega t i to robię. K razy a kwadrat sinus kwadrat omega t po podniesieniu już do kwadratu dzielę to na 2 i ten wzorek jest już skończony, dlatego że energia potencjalna jest zależna od czasu, który jest zawarty w sinusie tutaj. Dobrze, dalej energia kinetyczna od czasu. Sama energia kinetyczna to jest mv kwadrat przez 2. Wtedy m mogę zostawić, dwójkę zostawiam, natomiast za v jestem w stanie podstawić ten wzór, który jest tutaj. Czyli v równa się, po podniesieniu do kwadratu oczywiście, a kwadrat omega kwadrat kosinus kwadrat omega t. Czyli m razy a kwadrat razy omega kwadrat razy kosinus kwadrat omega t podzielić przez 2. Przy czym jestem w stanie zauważyć z tego, co napisałem tutaj, że m razy omega kwadrat równa się współczynnik sprężystości sprężyny. Czyli m razy omega kwadrat to jest k, czyli wyjdzie k a kwadrat kosinus kwadrat omega t. No i energia całkowita, jeżeli sumować te dwie i skorzystać z jedynki trygonometrycznej, będzie równa k a kwadrat na 2, czyli 20 N na metr razy a do kwadratu, czyli 0,1 m do kwadratu podzielić na 2, to jest 0,1 J. I nie starczyło mi już więcej miejsca na tablicy, ale zapraszam za chwilę znowu. Część dalsza to są dwa podpunkty, tylko nie napisałem, że to jest podpunkt E. Część dalsza to są dwa podpunkty. Pierwszy podpunkt trzeba obliczyć stosunek, znaczy następny, stosunek energii kinetycznej do energii potencjalnej, kiedy wychylenie z położenia równowagi jest równe połowie amplitudy. W takim razie zapisuję sobie, że wychylenie z położenia równowagi, czyli x, równa się a sinus omega t, przy czym t x, czyli wychylenie z położenia równowagi, równa jest połowie amplitudy, czyli a pół równa się a sinus omega t, a się uprości, z tego wychodzi, że sinus omega t równa się 1 druga. No i teraz, żeby obliczyć stosunek energii kinetycznej do energii potencjalnej, energia kinetyczna z tego, co ja wyprowadzałem wcześniej, to jest k kwadrat na 2 razy kosinus kwadrat omega t. Natomiast energia potencjalna to jest k kwadrat na 2 razy sinus kwadrat omega t. W takim razie ta energia, ta część energii się skróci, potem ona będzie równa energii całkowitej w końcu, ale dobra. To się uprości i zostanie, że ten stosunek zależny jest od kwadratu kosinusa podzielonego przez kwadrat sinusa, czyli kosinus kwadrat omega t przez sinus kwadrat omega t. W takim razie to, czego potrzebuję, to jest wyznaczenie wartości sinusa i kosinusa.
Natomiast jeżeli mam już coś takiego, że sinus omega t równa się 1 druga, to są dwie opcje, żeby wyznaczyć kosinus. Albo wyznaczyć, dla jakiego argumentu to się dzieje i potem z argumentu skorzystać, podejść do kosinusa, albo skorzystać z jedynki trygonometrycznej i wtedy kosinus to jest pierwiastek z 1 minus sinus kwadrat omega t. Ja to zrobiłem z jedynki, bo lubię. Kosinus omega t równa się 1 minus sinus w kwadracie to jest 1 czwarta. 1 minus 1 czwarta to jest 3 czwarte. Pierwiastek z 3 czwartych to jest pierwiastek z 3 na 2. O, czyli kosinus wynosi pierwiastek z 3 na 2, natomiast sinus to jest 1 druga. I teraz mając te dwie rzeczy, mogę to już podstawić do tego stosunku. Kosinus kwadrat do sinus kwadrat, przy czym z matmy, jeżeli dzieli się przez siebie dwie rzeczy, które są podniesione do kwadratu, to można je najpierw podzielić, a potem podnieść do kwadratu. Można też na odwrót, najpierw po podnosieniu do kwadratu, a potem podzielić. Ale tutaj ładniej to wygląda, bo nie trzeba się za bardzo bawić w podnoszenie tej dwójki do kwadratu, dlatego że ona się uprości. Podzielić przez ułamek, to dzielimy przez ułamek. Podzielić przez ułamek, to pomnożyć przez jego odwrotność. Czyli z pierwiastek z 3 na 2 razy 2, czyli pierwiastek z 3 do kwadratu da 3. Taki jest stosunek energii kinetycznej do energii potencjalnej, kiedy wychylenie z położenia równowagi wynosi połowa amplitudy. W podpunkcie następnym trzeba obliczyć okres drgań tego wahadła sprężynowego w przypadku, kiedy do tej sprężyny pierwszej dołączyć sprężynę drugą. I teraz ten wzór na okres drgań tak naprawdę było powiedziane w teorii, że on nie uwzględnia innych sił oprócz tej siły sprężystości, czyli to, czy narysuje ten układ, bo trzeba narysować jeszcze układ, to, czy narysuje go w ten sposób, czy narysuje go w poziomie, to w tym momencie nie ma znaczenia. W każdym razie, siła to jest minus kx. W takim razie stąd wyznaczając przemieszczenie, czyli wychylenie z położenia równowagi, wyjdzie, że wychylenie z położenia równowagi to jest minus F przez K, przy czym patrząc tutaj, siła jest ta sama dla jednej i dla drugiej sprężyny. W połączeniu równoległym ta siła się rozkłada na obydwie sprężyny, natomiast tutaj siła jest ta sama. Dlaczego ona jest ta sama? Dlatego, że wychylenie jest sumą tych dwóch wychyleń, czyli to wychylenie jest inne i jeżeli współczynnik ten jest inny, to siła musi być stała. To tak najprościej można wytłumaczyć. Natomiast, wracam tutaj, bo już się za dużo rozgadałem, x równa się minus f przez k, natomiast samo x, czyli wychylenie z położenia równowagi, jest sumą dwóch wychyleń dla dwóch poszczególnych sprężyn, czyli dla x1 jest to minus f przez k1, dla x2 to jest minus f przez k2. I teraz wychylenie całkowite to jest minus f, czyli ta siła, która się rozkłada na te dwie sprężyny, przez k zastępcze, tutaj to napisałem, czyli ten współczynnik sprężystości zastępcze obydwu sprężyn. I teraz, jeżeli jest już zapisane takie równanie, to po pierwsze poupraszczają się minusy, a po drugie uprości się F. Czyli zostanie, że 1 przez K zastępcze równa się 1 przez K1 plus 1 przez K2. Przy czym tutaj K1 jest równa K2, dlatego że dołączam taką samą sprężynę, nie wiem, czy powiedziałem to na początku podpunktu, dołączam taką samą sprężynę, czyli w tym przypadku 1 przez K zastępcze będzie równa 1 przez K plus 1 przez K, czyli 2 przez K. Jeżeli to odwrócę do góry nogami, to K zastępcze będzie równe połowie współczynnika sprężystości sprężyny tego początkowego. W takim razie okres to jest 2pi pierwiastek z m przez k zastępcze, czyli 2pi razy pierwiastek z 1 dziesiątej, dlatego że to już podzieliłem przez 2, bo ten współczynnik wynosił 20 wcześniej i otrzymuję wynik 1,99 sekundy. Jeszcze raz przypomnę taką jedną rzecz. Jeżeli jest sumowanie szeregowe bądź równoległe, to w przypadku kondensatorów i sprężyn zachowuje się to tak samo, czyli w połączeniu szeregowym jest odwrotność, natomiast w połączeniu równoległym się to normalnie sumuje, a w opornikach jest na odwrót. W opornikach przy połączeniu szeregowym się normalnie to sumuje, a przy połączeniu równoległym sumuje się odwrotności. To radzę zapamiętać. Koniec tego zadania. Zadanie następne. Podane jest wychylenie maksymalne, czyli amplituda 5 cm oraz okres drgań 2 sekundy. Trzeba obliczyć, po jakim czasie, licząc od początku startu ruchu, wychylenie z położenia równowagi będzie wynosiło 5 siódmych amplitudy i obliczyć w tym momencie prędkość ciała. W takim razie korzystam ze wzoru na wychylenie z położenia równowagi x od t równa się a sinus omega t plus fi, przy czym powiedziane jest w zadaniu też jednocześnie, że fi wynosi 0. Początkowe wychylenie z położenia równowagi wynosi 0. W takim razie za x podstawię 5 siódmych a równa się a sinus, otwieram nawias, omega t, czyli omega to jest 2pi przez okres razy czas t, zamykam nawias. Amplituda mi się upraszcza, 5 siódmych równa się sinus. Stąd t wynosi 2 sekundy, czyli 2 przez 2 to jest pi, sinus pi t. Teraz, jeżeli taka sytuacja istniałaby na maturze, to trzeba było zauważyć jedną rzecz, bo to by mogło być podchwytliwe, aczkolwiek nie sądzę, żeby coś takiego dali. Nie można mieć kalkulatora złożonego, a 5 siódmych, jeżeli ja sobie rozwinę jako ułamek dziesiętny, to jest 0,71. I z drugiej strony wiem też, korzystając z mojej bani, że pierwiastek z 2 na 2 to jest 0,707, czyli w przybliżeniu to jest 0,71. Na tej podstawie wnioskuję, że argument równy jest 45 stopni, czyli pi czwartych.
W takim razie, jeżeli jest równy pi czwartych i ja zapiszę te pi czwartych, to wychodzi pi razy t równa się pi czwartych, czyli czas to jest 0,25 sekundy i 1 czwarta sekundy. Drugą opcją jest wzięcie kalkulatora skomplikowanego, zrobienie funkcji arcus sinus i wychodzi też pi czwartych. W przybliżeniu to jest 45,5 stopnia, dlatego to przybliżenie stosując wszystko jest ok. Prędkość to jest a omega cosinus omega t równa się a, czyli 0,05 razy omega, czyli 2 pi przez 2 sekundy razy cosinus, otwieram nawias, omega, czyli 2 pi przez 2 razy czas, czyli 1 czwarta sekundy. Po obliczeniu tego wszystkiego wychodzi 0,11 metra na sekundę i to jest w tym momencie koniec tego zadania.